przeddzień wojewódzkich obchodów Święta Plonów. Ostatnie w powiecie bartoszyckim miejsko-gminne dożynki zorganizowano w Bisztynku. Nie brakowało tradycyjnych elementów składających się na część oficjalną, zagospodarowania w atrakcje Placu Targowego, obecności kół gospodyń wiejskich i sołectw, ale przede wszystkim nie brakowało mieszkańców, którzy wspólnie, biorąc udział w dożynkowym święcie, dziękowali za tegoroczne plony i pracę rolników. Przy sprzyjającej wręcz letniej pogodzie, choć to już wrzesień, ale przede wszystkim z udziałem mieszkańców całego regionu odbyły się uroczystości związane z dziękczynieniem za tegoroczne plony. Dożynki to święto ważne z wielu względów, to czas wspomnianego dziękczynienia, czas podsumowań i planów, ale też czas integracji i dostrzeżenia zmian, jakie zachodzą w danym regionie, w tym przypadku w Bisztynku i jego okolicach, bo to społeczność tego regionu wzięła udział w ostatnich w powiecie dożynkach. Święcie, które jest wierne tradycji i dziękczynieniu. Tak naprawdę dziękujemy rolnikom za bezpieczeństwo żywnościowe, ale też za to, że co roku na naszych stołach, mówiąc tak kolokwialnie, jest ten chleb. W naszej gminie jest 20 sołectw. Głównie u nas uprawy, jakie tutaj są na terenie naszej gminy, to głównie są zboża, rzepaki, ale także hodowla bydła mlecznego. Jeszcze raz powtórzę, wielki szacunek naszym rolnikom, nie tylko naszym rolnikom. I to jest dzisiaj święto, najważniejsze święto w roku, gminie Bisztynek. Dlatego to rolnicy uprawiający ziemię czy zajmujący się hodowlą bydła byli w centrum uwagi tego dożynkowego święta, biorąc na siebie rolę starostów dożynek czy zajmując odpowiednie miejsce na scenie podczas wyróżnień, które zawsze zostawiają ślad i są formą motywacji, by dalej trwać przy tej gałęzi gospodarki. Myślę, że to jest przede wszystkim zamiłowanie, bo nie jest mi łatwo, nigdy nie było mi łatwo, tym bardziej teraz, ale to jest też... To w sumie wspólna praca dzieci, moja i tak to odbieram jako i wyróżnienie, ale też motywację do tego, że warto spełniać swoje marzenia i jak się ma pasję, kocha ziemię, to można mimo trudności jednak starać się i sobie radzić. Prawdą jest jednak, że praca w gospodarstwie ukierunkowanym czy to na uprawę, czy hodowlę nigdy nie należała do najłatwiejszych. Wbrew powszechnej opinii jest całoroczna i niezwykle trudna, bo zwykle uzależniona od pogody, ale też i przynoszonych przez codzienność dodatkowych trudności, z którymi boryka się polski rolnik. Ale czy można mieć wpływ na poprawę sytuacji? To musi zadziałać cała machina. Tu my sami wzajemnie musimy się szanować. Musimy myśleć o tym, że codziennie rano potrzebujemy kromkę chleba. Że trzeba myśleć o tym, to ci, którzy są gdzieś, sterują, są przy władzy, muszą pamiętać, że rolnictwo to podstawa. Nie da się bez rolników, nie da się bez ich ciężkiej, mozolnej pracy zapewnić to, co najważniejsze, żywność. Dożynkowe święto jest zatem przypomnieniem tego, jak wielką, ponadczasową wartością jest praca rolnika, jak ogromne znaczenie ma podtrzymywanie tradycji, choćby związanej z pleceniem wieńców dożynkowych, które pojawiły się przy scenie, czy też promocją polskiej żywności, która wypełniła stoiska kół gospodyń wiejskich i reprezentacji sołeckich. Diabelskie grono stawia dzisiaj na naturalne produkty z przydomowych ogrodów, na to, co mamy na warmi, na las, grzyby, na nasze dary takie warmińskie. Nastawiliśmy się na owoce, śliwki, kiełbasy, dziczyznę, mamy leczo z dziczyzną, mamy krem z dyni, dużo wypieków, także swojski napitek, taki procentowy diabelski. Także serdecznie polecamy, przybywajcie do naszego stoiska. I mamy bardzo dobrą zupę grzybową. Warto spróbować z samych grzybków leśnych. Mamy dzisiaj farszynkę warmińską. Farszynka warmińska jest z ziemniaku, ale jest na gorąco robiona, trzeba zjeść ją tutaj upieczoną. Jest to z mięsem, w środku jest mięso, jajko, pietruszka, to taki sekret. Mamy dzisiaj pierogi ruskie, pierogi nasze z naszego koła. Są to z kaszą gryczaną, trzeba spróbować, bo to też jest sekret tam trochę. Mamy barszczyk własnej roboty, mamy gofry bąbelkowe, smalec, który sami robimy. Pierwsze miejsce, szmigłówka. Co to takiego?
To taki napój bardzo dla dorosłych. Kluski szare, krokiety mamy, pierogi z mięsem ruskie i ze szpinakiem i z fetą, kotlety mielone, tradycyjnie chleb ze smalcem i z ogóreczkiem, lemoniady dla dzieci, kompociki, tak, ciasta różne, przeróżne. Wśród stoisk jest także sołectwo i koło gospodyń wiejskich z Troszkowa. W takim razie zaglądamy do waszego stoiska, do waszej kuchni. Czym raczycie dzisiaj mieszkańców, wszystkich tych, którzy chcą świętować razem z wami na dożynkach? Troszkowo to przede wszystkim ciasto i pierogi. W tym roku rozmaiciłyśmy swoje menu o naszą autorską zupę z mortadelą. O zakwas buraczany, o grzybki suszone, o babkę ziemniaczaną, ale generalnie Troszkowo słynie z ciasta i z pierogów. Kizernik to jest podstawowe ciasto, które schodzi po prostu od razu. Od razu, dlatego jest przekładany. Tak i pytają, czy jest sernik, tak? Ale wracamy do metrowca, którego już dawno nie ma. Do piernika, który też jest taki tradycyjny. W tym roku mamy blok, to troszkę też do czasów PRL-u wracamy. Szyszkę. A i no piękne brzoskwinki pani Krysi, która w tym roku dołączyła do naszego koła. I właśnie, my pytamy, czy koła się rozwijają, czy mają rację bytu. Oczywiście, oczywiście. Pani Krysia dzisiaj właśnie tutaj opowiadała koleżance, że ma chęć wyjść z domu w końcu, bo od tego roku należy do naszego koła. Na emeryturze 6 lat, proszę pani, przebywałam w domu i postanowiłam wreszcie spróbować kolektywu, pracować razem. No i przyjaźnić się z ludźmi. Po 40 latach wróciłam na wieś. Także... Czy ta wieś się zmieniła? Posmutniała, muszę powiedzieć. Posmutniała wieś? Nie. Teraz dopiero młode dziewczyny, młode pokolenie ruszyły tę wieś. Wyszłyśmy z domu, my seniorki. One nas zaprosiły na na taki poczęstunek, na obiad, na kolację. Integrację nam zaproponowały i to się właśnie liczy. Miałyśmy piękną zabawę na świeżym powietrzu, z poczęstunkiem. No właśnie i dlatego jesteśmy wdzięczne tym młodym właśnie dziewczynom, że one nas ruszyły, że wyszłyśmy. A ja zainspirowana tym wszystkim, moja mama również należała kiedyś do koła gospodyń w Troszkowie, więc ja ucieszyłam się wręcz i postanowiłam, że wyjdę. I wyszłam. Jestem razem z nimi. Cieszę się bardzo. Koło jak najbardziej się rozwija. Jest nas coraz więcej, coraz młodsze. Nawet mamy małe dziewczynki, przychodzą, chcą pomagać, chcą się udzielać. No dzisiaj było widać przy wieńcu, że mieliśmy młodzież całkiem taką małą. Rozwija się bardzo, prężnie. Dołącza co chwilę ktoś nowy. Jesteśmy wdzięczne pani naszej Gosi, która dzisiaj piękne wianki nam porobiła. Wystrój nasza koleżanka, która dołączyła do nas do koła. Myślę, że nasze koło to jest takie połączenie przedsiębiorczości nowoczesnych dziewczyn, ale i takiej tradycji. Mamy u nas wiele osób, które zajmują się też rękodziełem, pracują w ekonomii. Także jest taki miszmasz i takie silne grono, które w każdej jakiejś tam kategorii, dziedzinie się odnajduje. I to jest serce regionu, społeczność, która chce go tworzyć, rozwijać, podtrzymując tradycję i wypełniając wspólne dożynkowe świętowanie, które w Bisztynku trwało od momentu rozpoczęcia części oficjalnej po późne wieczorne godziny, wypełnione muzycznymi atrakcjami na scenie, od występów lokalnych twórców po zaproszone gwiazdy. Bo chodzi o to, by integrować, a przy tym promować region, o czym mowa była w materiale, bo potencjał w mieszkańcach ogromny i warto na nich stawiać.